Mówimy wiele o zielono-niebieskich rozwiązaniach, o zatrzymaniu i wykorzystaniu wody deszczowej, ale właśnie czy to jest woda? Nie, to są ścieki. Obecnie prowadzimy badania technologiczne na stacji pilotowej na Krzyżówku, aby potwierdzić, upewnić się co do parametrów technologii oczyszczania ścieków deszczowych, aby uzyskać wodę deszczową przydatną do nawadniania terenów zielonych, trawników, krzewów, drzew, ale przede wszystkim do zasilania oczek wodnych, stawów, aby tą wodę po prostu przywrócić naturze. Woda deszczowa charakteryzuje się znaczną ilością zawiesiny i bakteriologii. I aby była przyjazna i bezpieczna dla środowiska i otoczenia, należy te zanieczyszczenia z tej wody usunąć. Pierwszym procesem jest proces sedymentacji, który polega na oddzieleniu cząstek cięższych od wody. Następnie proces separacji, który ma usunąć ewentualne ropopochodne z tej wody. Potem proces filtracji ciśnieniowej, który ma zatrzymać te zanieczyszczenia, które nie uległy wcześniejszej sedymentacji i separacji. Oraz końcowy proces dezynfekcji, który ma zredukować do minimum bakteriologię. Badania przyniosły zadowalający efekt. Jak widać w pierwszej butelce wodę surową, która charakteryzuje się znaczną zawiesiną i no niewidoczną, ale bakteriologią. I druga butelka, która wskazuje jakość tej wody już oczyszczonej, która nadaje się do podlewania trawników, parków, bądź też do zasilania stawów i oczek wodnych w mieście. Badania dowodzą, że ten sposób oczyszczania jest skuteczny i będzie wykorzystany do oczyszczania wód deszczowych magazynowanych w zbiornikach retencyjnych, aby można było tę wodę dalej wykorzystywać do podlewania zieleni miejskiej. Te działania są częścią całego projektu, bydgoskiego projektu modernizacji i adaptacji systemu kanalizacji deszczowej i dostosowanie tego systemu do zmian klimatycznych. O tym mówiliśmy na ostatniej konferencji, która była na życzenie miast, samorządów z całej Polski, aby przedstawić dobry przykład przygotowania takiego projektu, co zaskakiwało uczestników konferencji, przede wszystkim kompleksowe, całościowe spojrzenie na problem odwodnienia, ale przede wszystkim zagospodarowania wody deszczowej w skali całego miasta, dzisiaj i w przyszłości. Szczególne zainteresowanie i uznanie wzbudziło kompleksowe podejście do rozwiązania problemu odwodnienia miasta, ale w szczególności zagospodarowania i wykorzystania wody deszczowej. Dalej metody i techniki komputerowe, programy komputerowe służące do obliczeń hydraulicznych, do symulacji podtopień, do symulacji zmian klimatycznych w 2050 roku, do zobrazowania pracy kanalizacji po modernizacji. Jest to projekt, który w sposób kompleksowy patrzy na całe zagadnienia. Od analizy zmian klimatycznych, bo to jest istotne. W jaki sposób zmieniają się te opady, bo to wpływa w radykalny sposób na to, ile tego deszczu jest w okresach rocznych czy ulew. Poprzez urbanizację, poprzez planowanie przestrzenne, poprzez system retencji wykorzystania wód deszczowych, które są de facto cennym zasobem. My często traktowaliśmy go jako zło konieczne, ale to jest zasób naturalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasoby wód, to wykorzystanie wód deszczowych jest dla nas bardzo, powinno być priorytetowe w kontekście zagospodarowania przede wszystkim miast. Miasta muszą się z tym zmierzyć. To jest duże wyzwanie dla każdego dużego miasta. Poznań dopiero się przygotowuje. Przygotowuje się dopiero od niedawna, od roku i jest to naprawdę duże wyzwanie. Trzeba zintegrować wiele środowisk planistycznych z urbanistyką, meliorację, centralne zarządzanie wodą. Wszyscy chcemy mieć parki, piękne tereny zielone. Jaka jest zdolność do adaptacji właśnie zmian klimatycznych? Jak to wykorzystać? Głównie liczymy na to, żeby dowiedzieć się, jak Bydgoszcz radzi sobie z tą problematyką. Wiemy o tym, że projekt, który jest tutaj realizowany od kilku lat, jest pionierskim projektem w ogóle w Polsce i bardzo jesteśmy ciekawi, chcemy podejrzeć kolegów z Bydgoszczy i być może uda się niektóre z tych elementów wdrożyć u nas, bo również wnosimy się z zamiarem wdrożenia takiego systemu zarządzania wodami opadowymi również w Gdańsku. Prace w terenie już niebawem. Przed nami pierwszy etap proceduralny, czyli przeprowadzenie procesu przetargowego na wybór wykonawcy, projektanta inwestycji, które zaplanowaliśmy. Spodziewamy się podpisać umowy z wykonawcami do końca tego roku, czyli w przyszłym roku powinny rozpocząć się prace.